Siemanko, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj recenzujemy sobie grę Ski Safari, która jest dostępna w Google Play za około 3,30 zł. No to tak więc przejdźmy do samej gry. Żeby tutaj podgłośnimy troszeczkę. No i tak, i gra jest dość prosta. Tak jak generalnie właśnie takie gry lubię recenzować, bo są dość proste. Ale w tej prostocie jest ukryta właśnie fajna gra. No i w tej grze wcielamy się w takiego po prostu człowieka, który ucieka przed lawiną ze swojego domku w górach. No i po prostu różnymi gestami tam po prostu przyspieszamy jazdę na snowboardzie, bo tutaj poruszamy się na snowboardzie, ale możemy też kupować inne właśnie te pojazdy, więc tutaj mamy z boku wysuwane takie menu po lewej stronie. No i tutaj mamy jakieś gry od tego samego dewelopera, tutaj wtyczka Facebooka. Tutaj mamy krótki tutorial, jak się poruszać w tej grze. Dalej mamy ustawienia, takie dość proste, tutaj generalnie za muzykę odpowiadają. Tutaj mamy zakładkę z naszymi osiągnięciami. No i ostatnia to jest tabela największych wyników. No i tutaj mamy przycisk Shop. No i to jest taki sklep z tymi naszymi ulepszeniami. Tutaj możemy kupować sobie postacie w pierwszej zakładce. W drugiej pojazdy. Generalnie to są skutery śnieżne. A także są jakieś sanie, jak widzę. Dalej możemy tutaj kupować też inne rzeczy, jakieś przyspieszacze tutaj. Możecie zobaczyć. Co my tu jeszcze mamy? Upgrades. No i power ups. Coś takiego, czyli coś, co nas jakby wypchnie z tego domku, coś takiego. No i tutaj mamy różne jakby mapy. A dalej mamy jakieś też różne rzeczy. Generalnie nie zagłębiałem się aż tak w ten sklep, ponieważ zaraz przejdę do tego, że to jest dość trudno zdobyć te monety. Generalnie w ostatniej zakładce są mikropłatności, za które możemy właśnie te monety sobie dokupić. Przejdę sobie do pierwszego ekranu. No i przejdźmy do samej rozgrywki, czyli klikamy sobie ski. No i po prostu odpychamy się. Po prostu możemy też sterować naszym lotem, właśnie przytrzymując tutaj palec, jak widzicie. Możemy też skakać oczywiście, klikając lub ja tam lubię takim właśnie gestem to robić. I tutaj mam jakiś właśnie upgrade. To możemy sobie właśnie wypróbować. No jest dość fajna. No i tutaj jak widzicie w prawym górnym rogu nam nasze punkty lecą. Tutaj mamy ten stopień w zasadzie, gdzie jest ta lawina, jak daleko, coś takiego. No i w menu pauzy mamy tutaj właśnie monety zdobyte w danej rozgrywce. Ile metrów jakby przejechaliśmy na tym snowboardzie, że jest tym upgrade'em. Możemy sobie wrócić, zestartować, a także przejść do home i tutaj możemy sterować sobie muzyką. Ja sobie wrócę do gry oczywiście. Z takich rzeczy też w tej grze jest to, że nieraz trafiamy na pingwina, co już wcześniej wam pokazywałem, albo na Yeti. Na początku Yeti zawsze biegnie, tak jak tutaj widzieliście, z nami, na garbie, że tak powiem. A potem jak uderzy właśnie w bombę, bo tutaj są takie jakby ładunki podłożone, takie górki takie jakby. No i jak uderzymy właśnie w ten ładunek, to on się kładzie na początek. Z takich też rzeczy, że jak trafimy na bombę z samym człowieczkiem tym na snowboardzie, to wtedy on się przewraca jakby i musimy jakby wrócić do jego jazdy, klikając dwa razy na ekran.
Czasami też się zdarzy, że trafimy na skuter śnieżny, który też nas bardzo przyspiesza, albo na takiego ptaka, który nas weźmie, nam przetransportuje kilkaset metrów. Oczywiście jego lotem też można sterować. Tak więc nie wiem, co tu więcej powiedzieć. Ogólnie grafika i ścieżka muzyczna jest bardzo fajna. Gra jest bardzo przyjemna dla oka i uważam, że jest warta wydania tych ponad 3 zł na nią, ponieważ jest moim zdaniem warta tego i jest warta uwagi, więc oczywiście serdecznie Wam ją polecam. I chciałem też powiedzieć jedną rzecz, że to jest już ostatni odcinek z Galaxy S3. Wkrótce nowe urządzenie, ale na razie nie zdradzam nic więcej. Tak więc żegnam się z Wami, do zobaczenia i widzimy się w następnych odcinkach. Na razie.